no i tłumaczenie można powiedzieć, że freako ekonomia to ekonomia szalona, odjechana. No i rzeczywiście taka jest ta książka, jednocześnie do bólu inteligentnie napisana. No, nie lubimy być naiwni, nie lubimy, nie potrzebujemy wydawać pieniędzy, nie lubimy dawać się zwieść. Ale ta książka pokazuje, że nawet jeżeli jesteśmy bardzo sprytni, to różnego rodzaju mechanizmy społeczne, ekonomiczne, albo jeszcze bardziej sprytni ludzie mogą czasem wywieźć nas w pole. Mnóstwo satysfakcji można mieć z tej książki, jest o czym opowiadać na spotkaniach towarzyskich, o czym dyskutować, ale ostrzegam, że w efekcie lektury można zastanowić się na co, czy jestem naprawdę przytomny. Możemy mieć różny stosunek do poszczególnych pasusów tej książki. Ja wolę skupić się na tym, co czytam z pokorą, gdzie pokazane jest, co wpierają ludziom psycholodzy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Mówiąc najpierw, że dzieci trzeba chować na plecach, a potem na brzuszku. Najpierw, że o wszystkim decyduje wychowanie i wczesne doświadczenie dzieciństwa, a potem geny. Oni też pokazują, że jeżeli my się czegoś boimy, a ktoś nam mówi tak, mamy receptę i prosto, po pierwsze, po drugie, po trzecie, że to będzie ściema, bo rzeczywistość jest złożona i każdy musi szukać na swoją odpowiedzialność różnych rozwiązań w swojej i ekonomii, i życiu psychicznym, emocjonalnym i w relacjach. Mądra książka, tylko taka, no, łamiąca, powiedziałbym, wszelkie zasady.